Witam kochani bardzo serdecznie, tarocistka Fortuna się kłania. Dzisiaj znaki ziemskie, byk, panna, koziorożec od 17 do 23 stycznia. Karty Tarota oraz Lenormand dopowiadające. Zaczynamy. Zobaczymy, co będzie się działo w tym tygodniu u byka. Byk. Byka raczej dobrze. Tu od poniedziałku dosyć ciekawie, poprawa w finansach jest pozytywnie. Mężczyzna może się pokazać tutaj w waszym życiu, który was wesprze finansowo. No cóż, dobrze, jest pomocny, jest pod ręką. We wtorek umowa bądź też ważna rozmowa. To może być nawet rozmowa kwalifikacyjna. Jeśli pójdziecie na tą rozmowę, to na pewno tą pracę otrzymacie. Myślę, że jest tu poprawa, pomimo tego, że moi drodzy, tutaj cesarz jest egoistyczny, może pokazywać swoje ego, swoją dominację nad wami, ale też pamiętajcie, że tutaj karty Tarota mogą być dualne i można powiedzieć, że wy będziecie dominować. Będziecie mieli takie chęci. Także na pewno ważny dzień, rozmowa z kimś ważnym, rozmowa, umowa, dokument, tak, ważny. Środa jest polepszenie w 50%. Dlaczego mówię? Szóstka buław oczywiście tutaj jest polepszeniem. Macie pochwały, macie nagrody, jesteście zwyciężeni w waszym życiu, ale tutaj jest 50%. Dlaczego? Obniża tutaj ze 100% tą szóstkę buław ta dziesiątka mieczy. Bo tutaj coś się zadzieje takiego, że będziecie mieli albo osłabioną energię w czwartek, ból jakiś, albo też zakończenie pewnej sprawy, co z jednej strony będzie troszeczkę takim bólem, udręką, ale tu przy tych kartach naprawdę nie będzie to was bardzo obchodziło, ponieważ z jednej strony macie szóstkę buław, a z drugiej strony w piątek macie trójkę pucharów. Czyli to, co się będzie działo w czwartek, czy jakieś zakończenie sytuacji, czy słabsza energia, szybko dojdziecie do siebie. Trójka pucharów mówi nam o radości. W piątek radość, kochani. Duża zabawa, goście, naprawdę imprezka. Dobre gotowanie, dobre jedzenie. W sobotę, no, byk zajmie się swoim domem, upiększaniem. Moi drodzy, może coś kupicie dla siebie, może coś będziecie mieli tutaj bardzo fajnego w sobotę na oku, co przyniesiecie sobie do domu, postawicie, będziecie się cieszyć. Może też, moi drodzy, otrzymacie dodatkowe pieniądze. Bardzo dobry status finansowy na sobotę, ale też tutaj zajęcie się swoim domem. No i niedziela jest fajnie, bo tutaj są dobre perspektywy, pozytywnie, może być podróż i polepszają się wasze warunki. Także, moi drodzy, nawet pieniądze tutaj do was w weekend mogą przyjść z niewiadomego źródła, także cieszcie się, bo naprawdę koło fortuny pozytywne, macie tutaj zmiany. Super czas, nawet moi drodzy, jak coś będzie się działo, to będzie dla was do przełknięcia, do zniesienia, jak będą jakieś stresujące sytuacje. Karty Lenormand podsumują ten tydzień tak, moi drodzy. Jest jakaś umowa do podpisania, kontrakt, może niektóre osoby będą chciały się zaręczać. Są pewne problemy, niejasności, moi drodzy, które trzeba będzie pokonać w tym tygodniu, ale wy to pokonacie i macie podróż.
Także super byki. Uważajcie tylko na osłabienie organizmu, takie raptowne, ale to będzie jednodniowe. Jeśli będzie, to może być od bólu głowy, może też za dużo siedzicie w jednym miejscu i ta głowa może boleć. Oczywiście trzeba się ruszać, korzystać, moi drodzy, z natury, ze spacerów i suplementy, bo tu się pokazują. Także uważajcie na zdrówko i dbajcie o siebie. Układ pokarmowy jeszcze się zaznaczył. Dobrze, kochani, no to wy uważajcie na siebie, drogie byki, i przechodzimy do panny od 17 do 23 stycznia. Dobrze, drogie panny, zaczynamy dla was ten horoskop. Co tutaj się będzie działo u panien? No cóż, kochani, poniedziałek dużo miłości, szczęścia, harmonijnie, super, super, super. Naprawdę możecie się zakochać, możecie naprawdę rozsiewać tą miłość na prawo i lewo, rozdawać buziaki i być naprawdę szczęśliwymi ludźmi. We wtorek jest ważna rozmowa, spotkanie z mężczyzną, z urzędnikiem, może rehabilitantem, może będziecie potrzebować jakiegoś masażu na przykład i się wybierzecie, może też będziecie chcieli, moi drodzy, tutaj podpisać jakąś umowę, dokument. To zrobicie. Środa jest trochę zniecierpliwienia. Jedna w zasadzie taka karta, która jest mniej pozytywna w tym tygodniu, ponieważ no ta środa przyniesie wam trochę zniecierpliwienia i też może zranienia. Może zranić was ktoś słowem, tak? I będziecie mieli to serduszko takie ukute. Trochę, ale jest czwartek pozytywny, miłość, harmonia, dogadywanie się, podejmowanie decyzji. Czwartek bardzo fajny czas na randkę dla singli, oczywiście spotkania, czwarteczek. Piąteczek, troszeczkę ta witalność tak może u was spaść, ponieważ, no cóż, witalnie tak może być troszeczkę. Z jednej strony 50 na 50, tak? Nie będzie takiej formy super całkiem, ponieważ w sobotę macie taki spadek formy. Troszeczkę tak nudno może wam się wydawać, rutynowo, nie będziecie widzieć możliwości. No nie wiem, tutaj tak właśnie ten piątek i ta sobota, może troszeczkę ta moc wasza spaść. W niedzielę dojdziecie do równowagi życiowej, do balansu, zaczniecie się może tutaj czegoś doszkalać, swoje talenty rozwijać, zaprzyjaźnić się może z kimś będziecie mogli. Także super czas na balans życiowy, na równowagę, może poczytacie coś. Także fajny, spokojny dzień, nic takiego się nie będzie działo. No i kochane panny, bo ja się tak rozgaduję, podsumowanie dla was to jest księżyc, ptaki i park. Cóż mogę powiedzieć? Poprzez rozmowy w tym tygodniu wyjaśni się pewna sprawa. Ktoś do was powrócić może z przyjaciół. I też możecie się gdzieś wybrać do parku, na spacer, gdzieś w fajne, ciekawe miejsce. Zdrowotnie, alergie, katar, moi drodzy, łzawienie oczu, pieczenie i tak dalej. Na nerwobóle uważajcie, kości, stawy, mięśnie. No i też problem może być z pęcherzem. Ogólnie takie osłabienie organizmu u panny może wystąpić, ale nie musi. Ja was bardzo serdecznie pozdrawiam, życzę dużo zdrowia i przechodzimy do koziorożca. Koziorożec od 17 do 23, kochani. Zaczynamy, zobaczymy co u was. No
No cóż, poniedziałek relaksujący, nie wiem, czy to będzie urlop, czy odpoczynek, czy zwolnienie chorobowe. No coś tutaj się zadzieje, że będziecie działać troszeczkę jak w uśpieniu. We wtorek wahać się będziecie nad tym, czy może iść do pracy, czy nie, czy coś kupić. Tutaj jest wahanie, podejmowanie decyzji we wtorek. Także tak to wygląda, bo w środę idą zmiany. Zmiany dotyczyć mogą właśnie finansów i rodziny przy tych kartach. Także będą zmiany, może tych finansów będzie troszeczkę mniej. Będzie się trzeba zastanowić nad wydatkami. Też dołożyłam tutaj jedną kartę do transformacji. No w tą środę coś się wyjaśni, moi drodzy. Coś się wyjaśni. Też to jest powrót do starych problemów tutaj. Moi drodzy, w czwartek jest sytuacja następująca, że rozmawiacie z rodziną o waszych finansach, to co macie do zrobienia. Taki to czwartek. Może być lekka poprawa w finansach. Może te pieniądze jednak znajdą się na jakiś szczytny cel dla was, tak? Tu może będziecie planować remont, kupno, no nie wiem, mieszkania, domu w czwartek. I w piątek właśnie też jest planowanie z rodziną. To są takie dwa dni na wyjaśnianie sytuacji rodzinnych, czwartek, piątek. Tak, może planujecie remont na wiosnę zacząć, może planujecie kupno, czy też sprzedaż mieszkania i będziecie się zastanawiać. W sobotę myślę, że koziorożec wyruszy w podróż, coś będziecie załatwiać. Może też będziecie bardzo zabiegani, ale tu z drugą waszą połówką jest weekend, niedziela, wspólnie, razem podejmujecie decyzje, działacie w harmonii, w zgodzie. No osoby samotne tu w tym tygodniu, w niedzielę mogą spotkać miłość życia, mogą się zakochać. Także jest super. Zobaczmy podsumowanie. Jest umowa w Lenormand, to jest pierścionek, jest to umowa, kontrakt, zaręczyny. Wiadomości ogólnie, które przychodzą do was i dają wam rozwiązanie, komfortową sytuację. Tak jak mówię, znajdą się jakieś tutaj rozwiązania, czy to w finansach, czy w miłości. Macie piękny czas. W zdrowiu stawy, kości, bo tu nereczki mogą dokuczyć, podwójne narządy dwa razy się pokazały. Oczy, uszy, migdały, ale także płuca mogą boleć, nerki, tak? Nadnercza. Uważajcie na siebie, dbajcie o swoje ciało, tak? Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkie koziorożce. Życzę dużo, dużo zdrowia, spełnienia, radości, no i wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.